Czy są w naszym mieście, na opolskich uczelniach, zdolni doktoranci? Myślę, że to pytanie retoryczne, dlatego przypominam, że do 4 maja składać można wnioski o stypendium prezydenta miasta Opola. To prestiżowe stypendium powraca po 2 latach przerwy, a myślę, że dodatkowy zastrzyk gotówki będzie przydatny. Jest o co walczyć, ponieważ najlepsi otrzymają 1000 zł miesięcznie, a stypendium jest wypłacane za 9 miesięcy, więc łatwo sobie to przeliczyć. Myślę, że z takim budżetem już jesteśmy w stanie coś fajnego i ciekawego zdziałać. Ale oczywiście, aby otrzymać takie stypendium, to trzeba udokumentować swoje wyniki i osiągnięcia, czyli publikacje naukowe, wystąpienia w konferencjach, nagrody i wyróżnienia, udziały w grantach i projektach, czy współpracy z przedsiębiorcami, oczywiście w tym obszarze naukowym. To stypendium będzie wypłacane jednorazowo w czerwcu tego roku, ale dotyczy roku poprzedniego, roku akademickiego, czyli roku 2020-2021. Wszystkie szczegółowe zasady i regulamin są dostępne na stronie opole.pl. Warto się z tym zapoznać, a ja już dzisiaj bardzo mocno trzymam kciuki za wszystkich doktorantów ubiegających się o to stypendium.